Dotacje wypłacane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wspomagają rozwój przedsiębiorczości, inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację, infrastrukturę informatyczną oraz zapobieganie degradacji środowiska. W programie powiemy o uzdrowisku Solinka, które dzięki unijnym dotacjom poszerzyło swoją ofertę bezpłatnych usług oraz przedstawimy firmę Bonus, która zainwestowała w nowe maszyny. Sprawdzimy, czy po uzbrojeniu terenów przemysłowych w Przemyślu wzrosło zainteresowanie inwestorów, a także kiedy zakończony zostanie remont i przebudowa Zamku Kazimierzowskiego. Podkarpackie sanatoria robią wszystko, by zachęcić do przyjazdu nie tylko kuracjuszy, ale także turystów. Solinka w Polańczyku też ma swój pomysł. Uzdrowisko jest jednym z najmłodszych uzdrowisk w kraju, w związku z tym wszystko, co działa w kierunku kuracjuszy i przybycia wszystkich na Podkarpacie, żeby ich ściągnąć tutaj, to właśnie stworzono tą dodatkową usługę. Po prostu przyjeżdżają wypoczywać i stworzono im dodatkową możliwość leczenia się na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia, poprawy stanu zdrowia, czyli i połączenie wypoczynku, i połączenie funkcji leczenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Przyjeżdża u nas, wypoczywa czy na kwaterach prywatnych, czy w innych hotelach, a u nas przychodzi i pobiera zabiegi. Do tej pory bezpłatnie można było korzystać z zabiegów tylko na podstawie skierowania sanatoryjnego. Często kuracjusze skarżyli się na czas oczekiwania na taki dokument. Teraz wystarczy skierowanie na zabiegi od lekarza. Nie trzeba też mieszkać w sanatorium, by korzystać z jego usług. W ramach RPO dokończyliśmy wystrój zewnętrzny elewacji. Kolejna sprawa, dojście dla osób niepełnosprawnych i sala wypoczynkowa z pełnym wyposażeniem, że może od godziny 7 do godziny 18 u nas oczekiwać między zabiegami. Posiadamy zakład przyrodoleczniczy, który do tej pory nie był w pełni wykorzystany. W związku z tym, że uruchomiliśmy gabinet fizjoterapeutyczny dla wszystkich, dlatego też stworzono dwa dodatkowe miejsca pracy, które obsługują tych ludzi przybywających z zewnątrz. Z pomocą przyszły unijne dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Projekt jest potrzebny, dlatego że w ogromnym stopniu zwiększa atrakcyjność miejscowości. To jest temat. Mało tego, nie tylko dotyczy to turystów przyjeżdżających z zewnątrz, ale po części służy dla naszych mieszkańców, gdzie na przykład z niektórych miejscowości odległość do najbliższego ośrodka jest 40 km. W tej chwili wystarczy mu 20, bo kolejne 20 z Polańczyka do Leska nie musi pokonywać. Dostałem skierowanie tu do sanatorium. Jestem bardzo zadowolona, jest z zabiegów, z usług. O kuracjuszy walczą wszystkie podkarpackie uzdrowiska, inwestują w swoją bazę i szukają nowych pomysłów na ściągnięcie gości, także tych bez skierowań Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzdrowisko Choryniec stawia na usługi spa, Iwonicz na własne kosmetyki, a Rymanów kusi szeregiem imprez. Jednak bez unijnych dotacji wiele inwestycji nie byłoby możliwych. Jeśli chodzi o to, czy byśmy sobie dali radę bez tych pieniędzy, nie dalibyśmy sobie rady. My jesteśmy wynagradzani i umowę mamy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku z tym wszelkiego rodzaju umowy zawarte z Narodowym Funduszem nie przewidują nadzwyczajnych zysków, z których można było prowadzić tego typu inwestycje. Szacuje się, że małe i średnie firmy zatrudniają 3 na 4 osoby, dlatego są bardzo ważne dla polskiej gospodarki. Tymczasem muszą zmagać się z problemami, które zagrażają ich istnieniu. Przykładem jest firma Bonus z Kańczugi, konfekcjonująca bakalie oraz specjalizująca się w przetwórstwie orzechów. Konfekcjonowanie bakalii to jest prosta produkcja, bo to jest tylko wsypanie przez automat w torebki, zamykanie i sprzedaż, nie? Największym problemem dla nas w tej chwili to jest jakby sprzedaż tego typu rzeczy, dlatego że no weszły duże firmy handlowe, zachodnie, co powoduje, że ta nasza działalność staje się coraz mniej zyskowna, jeżeli chodzi o to konfekcjonowanie. Firma na rynku działa od 20 lat i tylko rozpoczęcie przetwórstwa orzechów ochroniło ją od kłopotów finansowych. Ale popyt i na ten asortyment jest tylko sezonowy i przez to niepewny.
Ta druga część działalności w jaki sposób nas tutaj preferuje i zarabiamy tutaj więcej i utrzymujemy się. Jakby jedna działalność drugą częściowo pokrywa. Nasza firma głównie jest sezonowa, także bakalie sprzedają się sezonowo, jedne święta, drugie święta. Orzechy sprzedają się równiej, natomiast jest rynek konsumenta, nie producenta. Umowy na dostawy mamy, natomiast no, odbiorcy nie za bardzo chcą podpisywać, dlatego że handel dzisiaj potrzebuje to, bo klient potrzebuje i tak leci po kolei. Nie? Nikt nie wie, co i tak dalej. Jedynie firmy globalne, z którymi też współpracujemy, one mają jakby stabilny rynek, bo to są wyroby na cały świat i tutaj jest jakaś stabilność produkcji i z nimi mamy głównie popodpisywane kontrakty. Kontrakty no, są na okres jednego kwartału, najdłuższe półroczne. Dlatego konieczne były inwestycje, które pozwoliły poszerzyć produkowany asortyment i zwiększyć produkcję. Osiągnęliśmy po środki unijne, bo nie stać by było nas zainwestować w granicach miliona złotych w rozbudowę, przebudowę zakładu i zakupienia maszyn. Wystąpiliśmy o środki, otrzymaliśmy te środki, no i zakupiliśmy urządzenia, które mają nam tutaj rozszerzyć i działalność w innego rodzaju asortymenty, jakkolwiek powiększyć naszą produkcję. To jest maszyna rozdrabniająca, produkująca masy różnego rodzaju kremy. Pojemność jej jest 1250 kg. W zależności od tego, jaką masę chcemy uzyskać, jaką drobną, jej praca jest od kilku do kilkunastu godzin z wsadem 1250 kg. Do obsługi tego nowego sprzętu zatrudniliśmy 4 osoby. Wiadomo, że jeżeli produkcja będzie większa, no to wymusza też i zatrudnienie odpowiednie w kierunku danej produkcji. Martyna Lech jest wśród nowo zatrudnionych pracowników. Zajmuje się obsługą nowoczesnej linii technologicznej. Zostałam zatrudniona w ramach projektu unijnego. Jestem operatorem tej maszyny, która nazywa się Rafinar. Maszyna ta służy do produkcji pasty, różnego rodzaju kremów, past z orzechów. Zakład jest jednym z większych tutaj na tym terenie. Zatrudnia ponad 30 osób i bardzo się cieszymy, że firma rozwija się w takim tempie i że przybywa nam nowych pracowników. Kańczuga jest przede wszystkim gminą rolniczą, dlatego ważne jest każde nowe miejsce pracy. Działa tu 6 zakładów zatrudniających łącznie ponad 1300 osób. Stanowi to 10% ogólnej liczby mieszkańców. Przemyska Podstrefa Ekonomiczna powstała w 2006 roku. Jako jedna z 20 wchodzi w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Wisłosan, której zarządcą jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Firmy, które funkcjonują w przemyślu, no niestety nie mają się najlepiej. Z zagranicy w 2008 roku po wejściu do Schengen nieco tutaj no jeszcze dodatkowych nam przysporzyła problemów, bo nie ma co ukrywać, że część osób no, żyła z tej granicy, no, trzeba powiedzieć wprost z przemytu, prawda, na tej granicy. To dzisiaj zostało w znacznym stopniu ukrócone i powstała luka, którą no, trzeba zapełnić najlepiej w taki sposób, żeby no, zainstalować pracodawców, którzy no, będą gwarantowali stabilność na rynku pracy. Aby zwiększyć zainteresowanie potencjalnych inwestorów, tereny przemyskiej części strefy zostały dzięki unijnym dotacjom uzbrojone. Teren przemyskiej podstrefy ekonomicznej ma 42 hektary. Tutaj zostało uzbrojone w drogi dojazdowe, sieć kanalizacji deszczowej w drogach, oświetlenie dróg, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna oraz przebudowane rowy melioracyjne, które są tu na terenie, do których jest odprowadzana sieć deszczowa. Wyznaczone działki inwestycyjne są przygotowane do natychmiastowego zagospodarowania. Teraz są plany, by wypromować te tereny. Realizujemy promocję tych terenów,
która opiera się głównie na publikacji ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej, zagranicznej. Teraz też będziemy brać udział w targach w Monachium, targach nieruchomości. Zainteresowanie od potencjalnych inwestorów jest, dostajemy zapytania i każdy inwestor, który się do nas takim zapytaniem zwróci, otrzymuje wszystkie informacje od nas. I to zapytanie, które otrzymujemy, to jest z różnych branży, chociaż nie ukrywam, że w ostatnim okresie dominuje branża motoryzacyjna. Są to producenci części dla przemysłu motoryzacyjnego. Dotychczas w strefie działa jeden inwestor i to miejscowy, firma RM2, produkująca stolarkę okienną. Władze miasta robią wszystko, by ściągnąć do Przemyśla kolejnych inwestorów. Między innymi obniżono ceny działek. Przygotowaniu pełnej infrastruktury, przy odpowiednim promowaniu tych terenów, jak również możliwości miasta w zakresie nowych zdolności komunikacyjnych, bo warto tu podkreślić, że oprócz tego, co realizuje państwo polskie w zakresie budowy autostrad, czy jakby nie skończyło jeszcze realizować, ale mamy nadzieję, że dokończy ten proces, my budujemy nową obwodnicę, która będzie właśnie wyprowadzała ten ruch przemysłowy i komunikowała w kierunku autostrady, czyli dostępności komunikacyjnej, a przecież Przemyśl to bezpośrednie sąsiedztwo granicy właśnie, granicy z Ukrainą, którą uważamy za bardzo rozwojowy rynek, który docelowo spowoduje, że właśnie firmy, które będą spoglądały na tamtą stronę, będą się instalować w Przemyślu. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan wydała dotychczas ponad 200 zezwoleń. Powstało około 30 tysięcy nowych miejsc pracy. Także oczekiwania co do nowych miejsc pracy w przemyskiej strefie są duże. Chcielibyśmy, żeby to byli inwestorzy, którzy zatrudnią parę tysięcy miejsc pracy, ale znamy realia dzisiejszego rynku i firm, i technologii. No, technologia wysoka dzisiaj jest w pełni zautomatyzowana. No, to powoduje, że tych rąk do pracy potrzeba mniej. Natomiast na pewno kilkaset do tysiąca miejsc pracy, no, ta strefa powinna wygenerować. To jest sama strefa, ale oczywiście sądzimy, że kooperacja z firmami zainstalowanymi w tej strefie spowoduje kolejne miejsca pracy w mieście. Naszymi atutami są przede wszystkim, jest położenie to geopolityczne, czyli blisko granicy z Ukrainą, blisko terminali logistyczno-przeładunkowych z dostępem do szerokiego toru, o które też pytają inwestorzy, no bo tutaj ten przeładunek na drogą kolejową na Ukrainę jest bardzo prosty. To są też niskie koszty pracy, to jest też dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Około 10 tysięcy osób, którzy potencjalnie są pracownikami dla tych przyszłych inwestorów, jak również dobre warunki tutaj lokalne do zainwestowania. To miasto też jest miastem, które oferuje dobre warunki do życia. Zamek Kazimierzowski należy do najbardziej znanych zabytków Przemyśla. Jego początki datuje się na pierwszą połowę XIV wieku, gdy na wzgórzu wzniesiono murowany zamek w stylu gotyckim. Później był on wielokrotnie przebudowywany. Okresowo i przejazdem przebywało na nim wielu królów polskich, a jednym z ostatnich starostów przemyskich był Stanisław Poniatowski. Modernizacja zamku prowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zamek jest siedzibą Przemyskiego Centrum Kultury, Nauki i Zamek. Jest to instytucja kulturalna, która realizuje zadania prezydenta w ramach zadań kulturalnych w mieście. I ta siedziba tutaj ma miejsce już od kilkudziesięciu lat. Również od kilkudziesięciu lat siedzibę na tym zamku ma Towarzystwo Dramatyczne Fredreum, które zresztą będzie w kolejnych latach obchodziło 150-lecie. I to powoduje, że oczywiście ten zamek nie jest tylko samą budowlą historyczną, chociaż jak Państwo pewnie już wiecie, tutaj również dokonały się odkrycia czy potwierdzenia odkryć archeologicznych, ale zamek jest przede wszystkim Wam potrzebny do realizacji zadań kulturalnych. Rozpoczęto rewitalizację od zamku, od jego baszt, od tego, co widać na zewnątrz, równolegle realizując potrzeby tego Przemyskiego Centrum Kultury w zakresie odnowienia sali.
no, która została upiększona poprzez wybudowanie, dobudowanie balkonów, poprzez dostosowanie do dzisiejszych wymogów bezpieczeństwa i pożarowego, ale również będzie tutaj, i to jest przedmiotem tych dodatkowych prac, technologia, zupełnie nowa technologia sceny, nagłośnienia i tego, co po prostu fachowcom od kultury jest najbardziej potrzebne. Na dziedzińcu Przemyskiego Zamku zakończyły się prace archeologiczne. Odkryto mury cerkwi Wołodara, zmarłego w 1124 roku ruskiego księcia z dynastii Rurykowiczów. Chodziło o odtworzenie obrysu świątyni. Cena, dziedziniec oczywiście też w zakresie, jak mówię, no tutaj repliki tego, co miało miejsce w czasach zamierzchłych, czyli rotunda, która tutaj już była wcześniej replikowana. Dzisiaj będzie pokazana również replika tej cerkwi Wołodara i to zostało potwierdzone w badań wcześniejszych z lat 60. i dzisiaj to zostanie wyeksponowane dla zwiedzających. Na tym samym projekcie skorzystał również Park Miejski, założony w 1842 roku. Park Miejski tak naprawdę nie był rewitalizowany już wiele lat. Jakieś częściowe działania tam były prowadzone, ale nigdy tak naprawdę od czasów jego założenia nie podlegał takiej kompleksowej rewitalizacji. To było spowodowane przede wszystkim tym, że nigdy nie było takich środków, prawda, żeby można było całość zadania zrealizować. W tej chwili dzięki środkom unijnym udało się zapisać to w jeden projekt. No przede wszystkim alejki, elementy mojej architektury, dodatkowo cała sfera dotycząca rekreacji, czyli place zabaw dla dzieci, które tam dzisiaj są bardzo licznie odwiedzane. No i oczywiście walory krajobrazowe to dodatkowe jeszcze działania, które miały no, za zadanie odwodnienie tego terenu, bo jak no, też tu widać, to ukształtowanie terenu jest pofałdowane, jest na tyle trudne, że należy te wody sprowadzać i utrzymywać w ciągłym reżimie. Teraz wzgórze zamkowe stało się ulubionym miejscem spacerów rodzin z dziećmi. Jednak realizacja projektu okazała się bardziej kosztowna niż początkowo zakładano. Kwota pierwotna około 20 milionów złotych, 16 milionów dofinansowania. Natomiast my w tej chwili musieliśmy niestety do zadania dołożyć kolejne 5 milionów złotych. Było to spowodowane tym, że po pierwsze projekt był wykonywany dość już dawno temu, bo w 2006 roku. W międzyczasie niestety zdeaktualizowały nam się pewne przepisy pożarowe, pewne zakresy po prostu były nieujęte, a po 6 latach no również te zasoby historyczne uległy zniszczeniu i deformacji. Żeby osiągnąć efekt końcowy, postanowiliśmy rozszerzyć ten zakres. W tej chwili termin zakończenia tych prac to jest 20 grudzień roku bieżącego, zakończenie robót. Natomiast myślę, że cała procedura przekazania do użytkowania i z tym związanych działań będzie trwała jeszcze 2-3 miesiące i sądzę, że gdzieś końcówką pierwszego kwartału 2013 roku uda nam się obiekt przekazać do użytkowania. Województwo podkarpackie jest w czołówce, jeśli chodzi o wykorzystanie unijnych dotacji. Niewątpliwie najbardziej widoczny i rozpoznawalny przez mieszkańców Podkarpacia jest regionalny program operacyjny, bo pokazuje, że dotacje może otrzymać każdy, kto ma dobry pomysł i wie, jak go zrealizować.